Rozwiążę teraz kilka przykładów z ćwiczenia, które znajduje się na naszym portalu Khan Academy. Link do tego ćwiczenia znajdziecie w opisie filmu poniżej. No i zobaczmy, o co chodzi w tym ćwiczeniu. Polecenie jest bardzo proste. Mamy dany wykres funkcji i naszym zadaniem jest przesunięcie tego przedziału tak, żeby podświetlał obszar, w którym spełnione są warunki, które tutaj są napisane. No i te warunki, akurat które się tutaj wylosowały, są takie, że wartości funkcji mają być mniejsze od zera. A wartości pochodnej w tym podświetlonym przedziale mają być większe od zera. No to zastanówmy się, gdzie ta funkcja jest mniejsza od zera. No widzimy, że tutaj wartości funkcji są dodatnie, tutaj minus 3,5 wartość funkcji jest 0, no i tutaj na prawo od minus 3,5 ta funkcja przyjmie wartości ujemne, to one tutaj cały czas są ujemne, aż dotąd, gdzie znowu jest 0 i na prawo tego miejsca znowu wartości są dodatnie. Czyli jeżeli funkcja ma być ujemna, no to ten przedział musi być gdzieś pomiędzy tymi punktami. Tutaj w całym tym obszarze wartości funkcji są ujemne. No a teraz zastanówmy się, co oznacza ten drugi warunek, że pochodna ma być dodatnia. Pochodna mówi nam, jakie jest nachylenie stycznej do wykresu w danym punkcie. Jaki jest współczynnik kierunkowy tej stycznej. Natomiast jeżeli wartości funkcji maleją, tak jak tutaj odczytujemy to z wykresu. No to wtedy styczna do tego wykresu w tym obszarze będzie miała nachylenie ujemne. Natomiast jeżeli wartości funkcji rosną, to styczna do wykresu będzie miała nachylenie dodatnie, ten współczynnik kierunkowy styczny będzie dodatni. Czyli widzimy, że w tym obszarze tutaj funkcja maleje, a więc pochodna będzie ujemna, a w tym obszarze funkcja rośnie, więc współczynnik kierunkowy styczny będzie dodatni, czyli pochodna będzie dodatnia. Czyli tak jak teraz ustawiłem, powinno być dobrze. Wartości są ujemne, funkcja rośnie, czyli pochodna będzie dodatnia. Sprawdzamy. Zgadza się. No to zróbmy jeszcze ze dwa przykłady. Teraz mamy podświetlić taki obszar, gdzie pochodna jest ujemna. Tutaj nie ma nic, żadnego warunku na wartości funkcji, tylko na pochodną. No to jak już mówiłem, pochodna jest ujemna wtedy, kiedy funkcja maleje. Bo wtedy współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu jest ujemny. No więc w tym obszarze, tutaj jak jesteśmy, to funkcja rośnie, czyli ta stycznia będzie miała dodatnie nachylenie. Tutaj w pewnym momencie się wypłaszcza i zaczyna funkcja maleć, czyli styczna będzie miała ujemne nachylenie, czyli pochodna będzie ujemna, na przykład w tym obszarze. Sprawdźmy. No zgadza się. To zróbmy jeszcze jeden przykład. Teraz mamy znaleźć taki przedział, gdzie pochodna będzie ujemna. No tutaj widzimy, że ta funkcja najpierw rośnie, potem maleje, potem znowu rośnie. No to zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, tam gdzie funkcja rośnie, tam styczna do wykresu będzie miała dodatnie nachylenie, czyli pochodna będzie dodatnia. A więc w tym obszarze będzie funkcja rosła, tutaj w tym obszarze maleje, a tutaj znowu rośnie. No to maleje w tym obszarze, a ma pochodna być ujemna, czyli musimy ten przedział Ustawić gdzieś tutaj, gdzie ta pochodna jest ujemna, czyli tam, gdzie funkcja maleje. Sprawdźmy, zgadza się. No to zróbmy jeszcze ostatni przykład. Mamy znaleźć taki przedział, gdzie wartości funkcji są ujemne, a pochodna jest dodatnia. To wartości są ujemne, widzimy tutaj, w tym obszarze. Więcej odtąd dotąd. A pochodna ma być dodatnia, czyli funkcja musi rosnąć. Czyli musimy być tutaj, bo tutaj funkcja maleje. A tutaj rośnie, czyli pochodna będzie dodatnia. Zgadza się. Zachęcam do samodzielnej zabawy z tym ćwiczeniem.